Potrzebują wszystkiego. Rzeczy absolutnie podstawowych do codziennego funkcjonowania, ale najbardziej zrozumienia i spokoju. U nas dostali drugi dom. Ogrom pomocy, jakiej Polacy udzielają Ukraińcom, dostrzega cały świat. Ale to wsparcie w każdym wymiarze potrzebne jest ciągle. Dlatego Fundacja TVS pomaga obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do naszego regionu, uciekając przed wojną. Powiem szczerze, w ogóle nie myślała o takim, co ludzie tutaj w Polsce mają duże, duże serce, takie bardzo duże serce, naprawdę. Bo dużo nam pomagają i z mieszkaniem, i z jedzeniem, i z organizowaniem nawet pracy. W ostatnich dniach pomoc trafiła do punktu w Tychach. Fundacja TVS pamiętała szczególnie o najmłodszych. Do nieformalnego zrzeszenia Pomoc Uchodźcom na osiedlu N dotarły plecaki, w których znalazły się poduszki, książki, kolorowanki i kredki. Zaopatrujemy ludzi przede wszystkim takie towary pierwszej potrzeby typu żywność, środki chemiczne. Mamy też również duży asortyment zabawek i rzeczy takich dla dzieci. No to nam po prostu schodzi cały czas na bieżąco. Nieformalne tyskie zrzeszenie swoim działaniem obejmuje całe miasto. Większość uchodźców to kobiety i dzieci. Punkt przy Naukowskiej 4 to miejsce, które łączy pomagających i potrzebujących. Tutaj można przynosić te dary, można także po nie przychodzić, żeby je odebrać. Jest to w gruncie rzeczy też nasz punkt taki przerzutkowy, gdzie stąd wyjeżdżają już bezpośrednio na mieszkania, bezpośrednio do osób potrzebujących te dary. Można przynosić, można przychodzić, jeżeli ktoś słyszał o kimś, kto jest w potrzebie, również zapraszamy. Co mamy, to damy, a jak nie mamy, to zorganizujemy. Wsparcie Fundacji TVS odbywa się na różnych płaszczyznach, ale nie byłoby tej pomocy bez zaufania widzów. Już ponad miesiąc trwa koszmar wojny na Ukrainie. Pomagają wszyscy, dokładnie wszyscy, ręce na pokład i pomagają. Ja się bardzo cieszę i serdecznie dziękuję naszym telewidzom, że odpowiedzieli na apel i są z nami. Już nieraz dali właśnie nam dowód na to, że mają zaufanie do nas, że nam ufają i ta odpowiedź naprawdę była cudowna. Nie jestem zaskoczona, a muszę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi odpowiedziało na apel. To zaledwie część działań Fundacji TVS na rzecz obywateli Ukrainy. W najbliższym czasie odbędą się kolejne zbiórki i akcje.